Zadanie. Pojemnik napełniony wodą po brzegi waży 3,5 kg, a napełniony do połowy 2 kg. Oblicz, ile waży pusty pojemnik. Wykonajmy rysunek do zadania. W pierwszej sytuacji mamy pojemnik po brzegi wypełniony cieczą. W drugiej sytuacji tylko do połowy. Przez x oznaczmy masę pustego pojemnika, a przez y masę cieczy, która mieści się w pełnym pojemniku. I zauważmy, że pierwszy rysunek daje nam pierwsze równanie w układzie równań. Jeżeli masę pustego pojemnika dodamy do masy cieczy, która wypełnia ten pojemnik, to otrzymamy 3,5 kg. Zaś jeżeli do pustego pojemnika x dodamy połowę cieczy, to otrzymamy 2 kg. I teraz wystarczy drugie równanie pomnożyć przez minus 1. Pierwsze równanie przepisujemy bez zmiany, a w drugim zmieniamy znaki na przeciwne. Teraz podkreślamy układ równań, redukujemy x, z y otrzymujemy 1 druga y równa się 1,5. Tu jest dwójka w mianowniku, więc pomnożymy to sobie wszystko razy 2 i otrzymujemy, że y jest równy 3. Przechodząc do pierwszego równania, jeżeli y jest równy 3, możemy zapisać x plus 3 równa się 3,5, to z tego wynika, że x jest równy po prostu 0,5 kg. Pytanie brzmi: oblicz, ile waży pusty pojemnik. Możemy tutaj napisać odpowiedź. Pusty pojemnik waży 0,5 kg.